Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku IT Morning. Dzisiaj będziemy mówić o kogo obchodzi jakość, wydajność linku, programowanie mózgowe, duchy i apatia. I poza tym o czym naprawdę zaczniemy? To rozwiązanie konkursu. To wszystko już za chwilę. Konkurs dobiegł końca. Przyznam się szczerze, było więcej pracy niż się spodziewałem. Było więcej pracy niż się spodziewałem. Też przez moment się naprawdę bałem, bo było tak przez długi czas, że było jedna, dwie zgłoszenia i naprawdę się bałem, Myślę, że nie będzie w czym wybierać, że to będzie wielki nie niewypał. Ale suma sumarum było 14 zgłoszeń, w tym dwie prawdziwie testerskie, praktycznie edge case, bo dosłownie były zgłoszone na minuty przed północą, czyli kiedy konkurs się kończył, ale przyszłe zgłoszenia liczą się. Nawet jedna z tych dostała nagrodę i zaraz do tego przejdziemy. W Trochę o samym konkursie. Były dwie kwestie. Chciałem, żebyście napisali opis, co was motywuje do rozwoju i żebyście zrobili zdjęcie kubka czegokolwiek z jakimś napojem, herbata, kawa, inne napoje też są akceptowane i, i to były rzeczy, które my ocenialiśmy. O co chodzi? Chodzi o to, że po pierwsze patrzyliśmy, co zgłaszacie. Patrzyliśmy na to, co pisaliście. Patrzyliśmy też na to, jakie robiliście zdjęcia. Ogólnie wszystkie wyniki są sumą obu rzeczy: i zdjęcia, i opisu. Są rzeczy, które przeszły dlatego, że miały fajny opis, są rzeczy, które przeszły, bo nam się zdjęcie podobało, ale najczęściej było wypadkową obu rzeczy. Czyli jeśli zdjęcie byłoby bardzo dobre, a opis byłby słaby, jest spore prawdopodobieństwo, żebyście się nie, żeby to nie przeszło, bo była to wypadkowa obu rzeczy. Istnieje tylko 7 nagród, i więc połowa osób wyjdzie bez żadnej nagrody. Ale i tak się cieszę, że się udział. Mam nadzieję, że sprawiło Wam radość, możliwość przemyślenia sobie tych rzeczy i wzięcia tutaj udziału w tym konkursie. Ok, teraz przejdziemy sobie do po prostu przedyskutowania prac finałowych. Najważniejsze: oficjalne wyniki konkursu są na Facebooku. Tutaj jest po prostu takie tylko ich przegadanie i na Facebooku będę się z Wami kontaktował. Dzisiaj mi się już pewnie nie uda tego zrobić. Na weekend raczej też nie będę, ale od poniedziałku będę na bieżąco się starał z Wami kontaktować i ustalać adresy do wysłania nagrody. I nagrodę. Co będę chciał, będę do Was pełno pisał, żebyście mi napisali w takiej skali punktowej, która książka Was najbardziej interesuje, czyli że na przykład Phonics Project jest dla was najważniejszy, później jest Internet Rzeczy, później jest na przykład Automation, Practi Automation Patterns, a na samym dole jest Clean Code. To jest przykład. To jest kompletnie przykład wyciągnięty. I na bazie tego będę starał się ustalać te nagrody, żeby po prostu, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, kto ma jaką kolejność, kogo na czym jakiej książce zależy i później będziemy to dobierać na bazie też naszych ocen tych prac. Anyway, już nie będę więcej o tym gadał, czas omówić prace, które dostaliśmy. Um, to będzie to. Pierwszy idziemy za nagrody, którym po prostu najbardziej mi się zdjęcie podobało. Tak jak wspominam, opis był ważny, ale w tych pracach najbardziej nam rzuciło się w oczy zdjęcia. Naszą pierwszą pracą, która mi się bardzo podobała i opisowo i zdjęcie jest praca detali. Bardzo fajnie ułożone zdjęcie, ta cytrynka, te krotki. Nie znam się na kwiatach, więc nie wiem, co to jest, ale samo ułożenie tego zdjęcia mi bardzo się spodobało. Zaraz na ten opis i napisa chryzantemy, tak. Więc zdjęcie tutaj było sporą wagą, także jej opis o tym zaangażowaniu w włócznicę i tak dalej. Też bardzo mi tutaj dawało do myślenia, bo jako osoba, która też stara się udzielać, może nie udzielam się aktywnie w żadnym organizacji meetupów, ale to po prostu także ze mną bardzo mi współgrało. Kolejnym zdjęciem jest zdjęcie Agnieszki. To, co mi się tutaj spodobało, to jest ten komputer i nie wiem, czy widzicie, ale przyjrzyjcie się kodowi, przyjrzyjcie się tutaj ekranowi. Widzimy, że to są jakieś testy Selenium, ale nie potrafimy kompletnie powiedzieć, co tu się dzieje. Nie wiemy, co to za program, nie wiemy nic, ale widzimy, że koduje i widzimy, że coś faktycznie nawet się dzieje. Zdjęcie mi się bardzo spodobało, bardzo fajnie wykadrowane, nie wiem czy to przez przypadek czy celowo i zazdro za pracę na balkonie czy w ogródku. Trzecie zdjęcie nagroda idzie do Magdaleny. Tutaj mi się bardzo spodobało, właśnie także to, że poszliśmy coś innego niż kawa czy herbata. Mamy piwo. Co prawda, nie jestem pewien, czy w takim wypadku to nie, nie powinna być dyskwalifikacja, bo promujemy napoje alkoholowe. Mamy to piwo. Zdjęcie też jest fajne. Bardzo mi się podoba ta kompozycja tego piwa na tle sofy. Fajne zdjęcie. To były nagrody, w których najważniejsze było zdjęcie, w których zdjęcie po prostu było to, co się najbardziej rzekło. Tak jak mówiłem, opisy są dla nas też ważne, też je czytaliśmy. Jak później zobaczycie, są, teraz będziemy przechodzili do prac, które właśnie opisy były tym, co bardziej zadecydowało. A i to właśnie są nagrody za opis. Pierwsza nagroda dla Janka. Janek bardzo się zaangażował, bardzo tutaj zaangażowany tekst, gdzie pięknie opisał go życiowo i nie tylko motywuje do rozwoju. Co go ciągnie w tym wszystkim, że to, co mu daje flajdę, że no, samo napędzająca się karuzela. Yy, I to, że jak pójdzie do przodu, to, że jak spojrzy do tyłu i widzi, ile zrobił. To jest naprawdę istotne. To jest rzecz, którą mnie też opie za serce. To mi się właśnie też bardzo podoba w kanbanie, że kanban mówi, że jak dojdziemy do końca, zostawimy te kartki, to żebyśmy nie ściągali ich od razu. Tylko, żeby one tam powiesiały, żebyśmy w końcu, jak je weźmiemy, to zobaczyli ile zrobiliśmy. Więc to mnie kupiło. Drugą pracą, wyraźnioną za opis, jest praca Karoliny. Były dwie Karoliny, więc tam po prostu zaczniemy też inicjałami MD. I tutaj po pierwsze, zwróćcie uwagę na sprytne zdjęcie. Jest tutaj książka Marcina, która jest naszym nagrodą. I zaraz poniżej jest czysty kot, czyli inna książka, którym jest naszą nagrodą. W bardzo sprytny sposób, nie wiem czy celowy, ale wydaje mi się, że tak, bo kolejna jest przebiegła. Daje nam do zrozumienia, te książki już mam, i w tych książkach nie chcę startować w konkursie. Tak samo jeśli wy będziecie mieli. Jeśli jesteście zwycięzcami i macie którąś z tych książek, to też mi dajcie znać, które książki macie, żebym was po prostu żebyście po prostu nie dostali czegoś, co już macie. No i. Opis też mnie tutaj zainspirował, że bardzo się powołuje na swoje talenty galupa i galup, czy tak strength fighter, to jest po prostu takie jedno z tych narzędzi do badania naszych umiejętności, silnych stron. Test galupa kosztuje chyba 40 albo 60 dolarów, nie jestem pewien. I moim zdaniem warto to zrobić, zwłaszcza jeśli u was w firmie jest jakaś HRBP, która z tym miała styczność i bym mogła wam pomóc to przeanalizować. Mi dużo dało, ale dopiero gdy właśnie jedna z HRBP, która się na tym bardzo dobrze znała i mnie już dobrze znała, Peti, pozdrawiam, przeszła ze mną przez cały ten proces i mi o wszystkim opowiadała. To był właśnie taki moment, który mi ten Strength Fighter na bardziej pomógł. Ale sam sobie też jest fajny. I może warto pomyśleć. Plus, stoi za nim o wiele więcej sensownych badań niż za innymi, co mi przypomina, chyba weźmiemy sobie artykuł, który pomarudzi na temat właśnie jednego z tych takich testów osobowości na któryś z przyszłych spotkań. Um, tak samo tutaj dyskusja o tych takich rzeczach jak rywalizacja, sam aspekt ekonomiczny, yy, czy chociażby tutaj właśnie wpływy, nazwijmy to środowiskowe, jak mądrze. Bardzo fajny opis. I no, spójrzcie też na kubek, mam być szczera czy miła? Um, naszą trzecią nagrodą za opis Waldek. Waldek, dosłownie rzutem na taśmę. Ostatnie minuty bardzo do mnie przemówiło to, że no, fakt, że tutaj um, jest tyle wysiłku włożone na to że może chociaż polajkować. Co do mnie bardzo przemawia, jestem za to bardzo wdzięczny i też to tutaj do tego zasługuje na nagrodę. Jedyne co muszę sprostować, to z tym nagrywania. Yy, nagrywam niecodziennie. Nagrywam z reguły w weekendy. Codziennie rzeczy są publikowane, ale większość, większość yy, część roboty jest robiona na weekend. Yy, nie zawsze. Na przykład ten odcinek jest nagrywany dosłownie dzień wcześniej yy, i niektóre są także nagrywane jakoś 2-3 dni wcześniej. Bo po prostu czasami na weekend nie mogę, mam problemy. Jak obecnie mam problemy z komputerem, ale nowy przybył. Yy, ale. Bardzo mi się spodobało, plus właśnie mi się bardzo podoba kawa, którą piję. Milk Ulong, czyli tak zwana kawa turkusowa. Ja bardzo lubię kawę turkusową, więc też mnie tym kupił. Poszło 6 nagród. Poszło 6 nagród, tam Nam jeszcze jedna książka. I tutaj ja to tak się żartobliwie nazwałem kategoria Edge Case, czyli dyskwalifikować czy nie. Bo jeśli przeczytacie regulamin, jest napisane, że musi być zdjęcie napoju czyli kawy, herbaty i tak dalej. A sam zdjęcia, gdzie tego nie ma. Zresztą jedno już było. Jedno już było. I takie zdjęcia było trochę więcej. I cały czas dyskutowaliśmy, czy to jest, no, dyskwalifikować, czy nie. Ale przyznajmy się szczerze, jesteście testerami. Nie wszyscy, ale czy z Was testerami. I takie, no, powiedzmy, to jest testowanie systemu. Gdzie jest ten Edge Case? Więc dlatego no, żartobliwie to nazwaliśmy kategorią Edge Case. Nie, jakbyśmy Was zdyskwalifikowali byście dowiedzieli się o tym długo wcześniej. Więc, więc spokojnie uznaliśmy, że to jest ok, ale też z tych prac, co było, te, cztery się nam najbardziej, te trzy nam się najbardziej w tym wyróżniły, i dlatego też postanowiliśmy dać taką kategorię. Tutaj macie zdjęcia trzech kubków. Jak widzicie, żadnym nie widać płynu. W pośrodku mamy dowód, że tam coś było pita. W tym po prawej mamy tutaj wstążeczkę, więc w jest tam napój. A w kubku po lewej, jedynie w opisie jest jakaś informacja, że tam była herbata czarna. Więc to są nasze nominacje. Kto wygrał? Wygrała Marta! Po pierwsze, to zdjęcie samo w sobie też mi się bardzo spodobało. Fajnie przemyślone, żeby było widać etykietę herbaty. Co jest kolejnym plusem, bo przyznam się szczerze, dowiedziałem się o porna pojech, o których nie wiedziałem i dopisałem sobie do listy rzeczy, które będę chciał spróbować. No i opis też mi się spodobał, że no, motywują ludzie, pomysły i sukcesy i że to im napędza do działania. Jedyne, co mu chciał przed takim przestrzec, mam nadzieję, że porażki cię za bardzo nie demotywują, bo tak naprawdę porażki to jest bardzo dobre narzędzie do nauki, do rozwoju. I strach przed porażką potrafi wstrzymać od działania. Więc mam nadzieję, że sukcesy Cię będą motywować, ale że porażki jednak Cię nie będą demotywować. No i jeszcze raz, bardzo fajne zdjęcie. Chciałam podziękować Wam wszystkim za wzięcie udziału w tego konkursu, za poświęcenie swojego czasu przygotowując zdjęcie, przygotując, przygotując o te opisy. I naprawdę fajnie mi się je to czytało, fajnie było zobaczyć jak, jak myślicie o swoim rozwoju. Bo między innymi po to tak jestem, po to jestem, postawiam te materiały, żeby gdzieś dostarczyć wam coś, co może pomóc wam w rozwoju. Okej, okay. zostało nam jeszcze parę prac do przejrzenia i chciałbym, żeby to się tutaj wydarzyło. Po prostu porozmawiamy sobie o nich, nie będziemy już chodzić w tak duże detale, ale też nie chciałbym, żeby przeszły kompletnie niezauważone. Jeszcze raz dziękuję za wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i jeśli będziecie chcieli gdzieś w przyszłości jakiś konkurs, dajcie znać, coś pomyślimy. Nie za szybko, ale kto wie, może za jakieś pół roku, rok zrobimy następny konkurs, bo też nie będę ukrywał, to było dużo pracy. Ewa praktycznie była na podium przez długi czas, jej zdjęcie było w kategorii zdjęcia, że mi się bardzo podobało. Ale po dłuższej analizie, tak, tak tutaj, mimo że jej opis mi się podoba, tak były opisy, które nas o wiele bardziej angażowały i dlatego e, zdjęcie Ewy w ostateczności nie trafiło na finalną listę na podium. Konrad też był bliski, bo urzekł mnie, e, urzekł mnie właśnie tutaj e, szejkiem. Jest to czegoś, czego nie spodziewałem się zobaczyć, przyznam się szczerze, w liście napoi, które będziemy omawiać. Także fakt, że cię motywuje, ciekawość świata jest super sprawą. I tutaj się bardzo z Tobą też łączę w tym fanem z nauki. Mnie też jest to rzecz, która mi daje dużo frajdy. O wiele lepiej mi idzie uczenie się, kiedy mi to sprawia przyjemność. Sebastiana, zdjęcie. Praktycznie było, tak jak wiem, do e, kwestii, e, czy to się jeszcze kwalifikuje, czy nie. I to było tak naprawdę oryginalne zdjęcie, które poruszyło to pytanie, czy to się kwalifikuje, czy nie. E, no, ale tak jak widać, e, tutaj Sebastian ma dobry gust. Kawa z fusami z lokalnej polarni, polarni e, palarni, więc bardzo dobry gust, nie można mu tego odmówić. I Sebastian jest bardzo aktywną osobą w naszej społeczności. Ja mogę nie ze wszystkimi decyzjami SJSI się zgadzać, ale ile rzeczy, co robi SJSI, jest naprawdę ogromna i ilość tych rzeczy, w którą jest Sebastian zaangażowany, też jest bardzo duża. Więc tutaj spory szacunek dla Sebastiana, bo naprawdę dużo daje naszemu community testerskiemu. Podejrzewam, że dla osób, którzy siedzą w developmentie, którzy są deweloperami i tak dalej, Sebastian może być niestety trochę nieznaną osobą, bo nasze środowisko testerskie, obawiam się, jest trochę zbyt hermetyczne. I też dlatego staram się kierować ten IT Morning do Was wszystkich, żeby Wam pokazać, że istnieje, żeby pokazać te różne silosy, żebyśmy próbowali też łamać te mury. Dziękujemy Sebastianowi. Paula! Też była w konkursie, czy to, się, czy to jest powinno być, czy nie powinno być. I mi się bardzo podoba kubek, taki ładny kolorowy. Kamila ma kubek taki, który jakieś miał ja swój stłukłem. No, z Kamilą bardzo regularnie gadamy i bardzo dobrze rozumiem jej motywację. Ona jest, to jest po prostu siła natury, że po prostu jak ktoś chce, to coś zrobi i jej nie zatrzymacie. Kamila jest pod tym względem takim bym powiedział trochę graczem RPG typu Minimaxer czyli żeby jak najwięcej zrobić w jak najmniejszym efortem. i to się przydaje jak chcecie z nią pracować bardzo szybko wymyślić jakiś sposób żeby zrobić coś w miarę prosto żeby się nie narobić a mieć efekty ale też potrafię robić więc ładny kubek ładne dziecko w tle no i lecimy dalej na ostatnią naszą pracę Michał nie wiem czym robił zdjęcie, podejrzewam, że kartoflem. Michał jest osobą, z którą ja bardzo lubię rozmawiać. Jest osobą, która ma na tyle podobne poglądy do mnie, ale na tyle różne, że nam się zawsze przyjemnie dyskutuje. Michał potrafi bardzo dogłębnie przekazać swoje przemyślenia i jesteś w stanie zrozumieć o co mu chodzi, o czym on gada. Więc nigdy nie ma czegoś takiego, że ty się z nim nie zgadzasz, bo nie rozumiesz jego poglądu. Zawsze może, zawsze jesteś w stanie dojść, o czym mu chodzi. I tak samo widać to po jego opisie, że się w pełni rozpisał tutaj swoją karierą, o swoich przemyśleniach i dąży. I był tak samo bardzo blisko podium. Komisja była dwuosobowa. Byłem ja i Agnieszka, moja wirtualna asystentka. Michał, Michała, praca była wybrana przez. Agnieszka i praktycznie był na podium. Nam, e, może o tym powiem trochę. Mieliśmy bardzo wiele prac, które nam się pokrywały. Robiliśmy listę osobno i pięć pozycji nam się pokrywało. Tylko dwie pozycje u nas były różne i wśród tych opcji wybieraliśmy co w ostateczności wejdzie. No i Michał, e, Michał mało zabrakło, aby wszedł. Na zakończenie. Ostatnia praca, która też przyszła na dosłownie na parę minut przed zakończeniem konkursu, jest Karolina S. Jedna rzecz. Rzekomo to tutaj jest mięta, ale ja nie właśnie jak na to patrzę, to mi wygląda na brokuł. I to pytanie do Was. Myślicie, że to jest brokuł, czy to jest faktycznie mięta? Jestem ciekawa się odpowiedzi. Okej. Okay. Gadamy już długo, a my tak naprawdę jeszcze nie wyszliśmy w właściwą część IT Morning. Jest dzisiaj ostatni dzień tygodnia, jest piątek. Jest setny odcinek. Omówiliśmy już wyniki konkursu, za który bardzo Wam dziękuję. Czas zacząć content. Pierwszym artykułem na dzisiaj jest artykuł, kogo obchodzi jakość. Ten artykuł ma dla mnie trzy rzeczy. Po pierwsze, jest tutaj um, trochę przemyśleń autora, autorki przyznam się szczerze, nie jest w stanie powiedzieć na temat właśnie kwestii jakości i o tym, jak jest trudno przeprowadzać dyskusję na temat jakości i co to w ogóle jest dobra jakość bo no po prostu testera może się wydawać, że wiedzą, ale to nie jest gwarantowane. Bo wszyscy mamy różne spojrzenie na to. No i dyskutowała trochę tutaj cechy tego. Następnie co się wydarzyło, to po prostu odezwała się do jakiegoś Autor, autorka, odezwali się do jakiegoś, do pewnej osoby, której niestety imienia nie znam i po prostu odezwali i po prostu przedyskutowała, że chciałaby wziąć jakiś udział w panelu na temat właśnie jakości. I to się zostało zorganizowane bardzo szybko. Dalsza część to jest właśnie opis, kim była na tym panelu, jak wyglądał ten panel. Co mi bardzo się spodobało, to że wpierw było tutaj spotkanie na slaku, że się zapoznali, dyskutowali, że nie było tak, że po prostu kompletnie siebie nie znając musieli już prowadzić tę dyskusję, ale że każdy miał okazję się zapoznać. Zapoznać. I to była część, która mnie najbardziej zainteresowała. Myślę, że to, może, że to jest właśnie bardzo dobre podejście przed takimi panelami. Robić jakiś więcej czas na zapoznanie się między osobami, które mają wziąć udział. Dlaczego o tym mówię? No bo nie będę ukrywał, mi się zdarzało brać udział w panelach, na meetupach, zwłaszcza, gdzie po prostu poznawałem osoby, z którymi miałem dyskutować. Zostałem przedstawiony dosłownie na parę minut wcześniej. Naszym kolejnym um, tematem jest um, wideo. Kanał Level Up jest coś, co, odk co odkryłem przez przypadek na jednym z grup jakiś czas temu, nawet dyskutowałem chwilę z autorem, bo jego oryginalne logo za bardzo mi przypominało logo kanału na temat graf, co się nazywa Skill Up. i widzę, że autor zmienił lekko to logo, że już nie jest tak podobne, a dalej zachowuje swój styl, więc jestem, jestem pod wrażeniem tego, ale Najważniejsze, po pierwsze, autor prowadził sobie wideo po angielsku na temat właśnie C-Sharpa i w tym wypadku ma serię wideo na temat linku jego performance'ów. W momencie jak to nagrywam, są już trzy wideo, a jak widzicie, pierwsze zostało wydane tydzień temu. Jest to bardzo duże tempo, jak na wysokiej jakości content i przyznam się szczerze, wydaje mi się, że one nie były nagrywane serią. Nie jestem tego na 100% pewien, ale wydaje mi się, że te nagrania nie były robione wszystkie za jednym zamachem. I autor bardzo dużo wie na temat linku, na temat jak zoptymalizować jego performance, co powoduje, że jest to warte uwagi. I co mu też bardzo zazdroszczę, to jest jego wymowa po angielsku. Ja tak nie potrafię, ja bardzo słabo mówię po angielsku. Inaczej, jestem komunikatywny, ale mój akcent wieśniacki powoduje, że ludzie nie chcą mnie słuchać. Tutaj autora się przynajmniej mi przyjemnie słuchało, więc jak chcecie się dowiedzieć więcej na temat performancea linku, wydajności linku. Polecam obejrzeć jego nagrania. Ma jeszcze wiele innych ciekawych nagrań, co mnie najbardziej zaciekawiło i o tym na chwilę z nim rozmawiałem. To jego yy, seria na temat yy, visual sorting. Ma yy, tutaj yy, yy, parę wideo i to mnie zafascynowało. Zwłaszcza mi się spodobało wideo, gdzie po, po prostu ma dołożone nień, to automatycznie, czy on sam dołożył dźwięk do tego wizualnego sortowania i powoduje to bardzo ciekawy efekt. A więc, jeszcze raz polecam. Kolejnym naszym artykułem na dzisiaj jest e, Brain Oriented Programming, czyli po prostu programowanie oparte o nasz umysł. Jest to bardzo ciekawa nazwa, gdzie autor odnosi się do, e, zaczyna od tego, że jest taki stary na, e, artykuł Magical Number 7 plus minus 2. Chodzi o to, ile rzeczy możemy mniej więcej trzymać w naszej pamięci naraz i jest stwierdzenie, że tak przeciętnie jest to 7 plus minus 2, czyli między 5 a 9 rzeczy. I autor buduje tutaj bardzo dużą dyskusję na temat tego, że nam no, to powinno też się odnosić do programowania, bo jeśli będziemy mieli zbyt skomplikowane zmienne, zbyt dużo zmiennych, zbyt dużo wartości. Przepraszam, pies mi podszedł. Są tego nie pokazywałem. Sekunda. To jest Louis. Louis jest moim psem i właśnie mnie lizę po twarzy. Louis. Właściwie mi chce powiedzieć, że już czas wychodzić na dwór, mimo że dopiero co byliśmy i mnie tutaj zaczepia na dole. Więc jak czasami patrzę w dół, to nie znaczy, że po prostu was olewam, po prostu patrzę co ta mała menda robi na dole i czy nie rozrabia. Co mały, chcesz wracać na dół? Covid. Okej, okay, a więc wracamy do rzeczywistości. Anyway, a więc wracając do tego 2.7, że jeśli nasze mamy za dużo zmiennych, za dużo wartości globalnych i tak dalej, no to program byłby się zbyt skomplikowany i ciężko go tutaj śledzić. Autor nawet powołuje się że em, na to, że w programowaniu strukturalnym, jeśli mamy więcej niż 7 y, globalnych zmiennych, to jest źle. I nawet mówi, że największym problemem programowania jest to, że jest łatwo, a wręcz jest trywialnie, napisać kod, którego sami nie rozumiemy. I przyznam się szczerze, że tak, tak, tak jest że nawet osoby zaczynające, zwłaszcza osoby zaczynające mogą mieć z tym, mogą napisać że tak naprawdę nawet osoby początkujące łatwo mogą napisać program, którego nikt nie zrozumie. wręcz dyskutował że nawet osoby początkujące specjalnie mogą to zwłaszcza osoby początkujące mogą to zrobić to mi się trochę przypomina mój kolega Tomek jest był w, w Bractwie Rycerskim i opowiadał, że tak naprawdę walka z osobą wytrenowaną jest w warunkach takie dość łatwa. Łatwa w cudzysłowie. Jest wyzywająca, ale więcej możesz czuć się bezpieczny, bo wiesz, jak on będzie walczył, wiesz, co zrobi. A osoba, która jest kompletnym nowicjuszem, jest o tyle niebezpieczna, że nie ma zielonego pojęcia, co jest łba i co sobie wymyśli, powodując o wiele większe ryzyko dla ciebie. I to jest rzecz podobna. Ogólnie. Zachęcam do artykułu, bo jest dość rozbudowany i daje dużo do myślenia. Na zakończenie ciekawa historia. Niestety, oryginalnie, oryginalny artykuł już nie jest dostępny, jest jego wersja tylko w Wayback Machine, dlatego ją pokazuję. Sytuacja jest taka, że autor tego bloga postanowił po prostu go zmodyfikować przenieść go na platformę Ghost. Na którą sam się kiedy zastanawiałem, i chyba mój kolega Michał ma tam swojego bloga. I po prostu wszystko już było gotowe, wszystko już wyglądało świetnie i już miał startować, ale dostał informację o tym, że za jakąś chwilę zostanie automatycznie mu podniesiony ten plan bloga na jakiś droższy. Co mu się nie podobało, że no to jest po prostu automatycznie, że po prostu była to informacja tylko w jakimś mailu. I no ten upgrade jest dość drogi, więc po prostu poruszył ten temat. Także napisano na ten temat na Twitterze. I co się wydarzyło? CEO firmy odpisał mu, nie był zbyt miłe. Co się wydarzyło jeszcze ciekawiej? Jego konto na Ghost zostało zablokowane i zostało wyłączone. To jest rzecz, która przynajmniej szczerze dla mnie jest masakrą. Spójrzcie teraz, co się dzieje obecnie dyskusje na wojnie Google, Apple versus Fortnite. Apple właśnie chce napisał jakieś. W momencie, gdy nagrywam wczoraj wysłał informację do, do Fortnite, do Epic, że blokuje im wszystkie konta deweloperskie. Że mają czas do 28. Po, to, po tym już nie będą dostępne jakieś inne, inne narzędzia. Nie tylko Fortnite. Ale to się będzie teczyło także Unreal Engine, czyli po prostu silnika do gier, z którego trochę jednak rzeczy na platformie iOS korzysta. Więc jest to taki piękny ruch, gdzie pokazują, jak chcesz nie chcesz z nami się bawić, to wypierdzielaj kompletnie. Nie, że po prostu blokują tylko produkt, z którym jest problem, tylko po prostu wszystko. Mają prawo, mają prawo. Ale z drugiej strony, teraz sobie pomyślcie, z ile jakichś różnych platform korzystacie? Gdzie tak naprawdę jesteście na łasce autorów, czy po prostu w których nie mogą was wyłączyć? Google jakiś czas temu planował wyłączać konta, kont, konta w systemie osobom, które używają AdBlocka, na przykład na YouTube. I to nie konto YouTube'a, w ogóle Twoje konto Google. Teraz pomyślcie sobie, ile macie informacji w Google, których nie macie dzisiaj zbakowanych? To był ostatni artykuł na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. To był bardzo y, aktywny dla mnie tydzień. W przyszłym tygodniu zaczynamy nową serię. Po pierwsze, y, będzie mniej odcinków. W przyszłym tygodniu będą niestety tylko trzy odcinki. Niestety ostatnie dwa tygodnie, jak dział się ten konkurs, y, za bardzo mnie wymęczyły i potrzebuję chwilę odsapnąć. Więc dlatego będzie mniej odcinków, ale nie aż tak drastycznie mniej, bo będą trzy odcinki i będziemy robić live'a z Martą Fearlay. Będziemy dyskutować na temat Call for Papers. Czyli jak je pisać, na co zwracają uwagę organizatorzy, po co w ogóle brać w tym udział. I będzie to na Facebooku. Nagranie będzie później dostępne na YouTubie. Ale do zobaczenia tego czasu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej. Do usłyszenia.